Dziękuję bardzo, pani marszałek, Wysoki Sejmie. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość także mam zaszczyt stwierdzić, że mój klub poprze projekt ustawy o ratyfikacji umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej, a Kolumbią i Peru z drugiej strony. Ta umowa wprawdzie, jak przedmówca powiedział, bezpośrednich korzyści Polsce nie przyniesie. No nie przyniesie Polsce, można przypuszczać, że niestety mniejsze korzyści także przyniesie i naszym partnerom, to znaczy Peru i Kolumbii. Szkoda, bo to przez zniszczenie polskiego przemysłu w ciągu ostatnich 24 lat jesteśmy w stanie bardzo niewiele zaoferować, a trzeba przecież pamiętać, że my może tutaj daleko z Europy nie do końca o tym wiemy. Kolumbia to prawie 48 milionów ludności, a Peru około 30 milionów. Czyli jak na Unię Europejską, to jedno państwo co najmniej duże, a drugie co najmniej znaczne. I na pewno z potencjałem. Nie wiem w tej chwili, jakie bylibyśmy w stanie polskie towary zaoferować. Kiedyś to można byłoby zrobić. Zimny prąd peruwiański tak zwany powoduje, że w Peru są bogate łowiska, na co nasze stocznie mogły zareagować zaoferowaniem statków do połowu, remontu i tak dalej. Wiadomo, że czasy minione nie wrócą. Nie jesteśmy w stanie wysyłać polskich trawlerów tam. No, to jest sytuacja ogólnoświatowa, to se ne wrati, jak mówią nasi pobratymcy. Tym niemniej to dawało jakieś możliwości. No ale oba te kraje mają duży potencjał rozwojowy i musimy szukać wszystkich możliwości, jakie ten wzrost daje. Wiadomo, że w Polsce, myśląc o Ameryce Południowej, myśli się przede wszystkim o krajach największych, ale powtarzam, to są duże kraje i można szukać tam możliwości. Dobrze, że robi to Unia. Unia to robi w ramach swojego wymiaru. My chcemy, żeby Unia Europejska jako całość miała swoje ambicje uczestniczenia w światowym wyścigu gospodarczym, była istotnym konkurentem, ale musimy sobie też zdawać sprawę, że Unia to kraje Unii, to także Polska. I musimy się w Polsce, czy ta ustawa, ta ratyfikacja stawia przed nami problem zajęcia się tym problemem, znalezienia tam szans i odpowiedniego zareagowania na te szanse, zareagowania naszą propozycją współpracy handlowej. Jak powiedziałem, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwości będzie głosował za ratyfikacją tej umowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle.